Jesteśmy w Belek, dzisiaj trochę deszczowym Belek. Ze mną drugi trener poznańskiej drużyny, pan Tomasz Rząsa. Panie trenerze, jak jest w Belek? No słonecznie nie jest. Od dzisiaj deszczowo. Słyszeliśmy, że przez dwa dni ma padać, ale później ma znowu być ładna pogoda. Natomiast no, warunki są znakomite. Nie jest zimno, murawa perfekcyjnie przygotowana, więc tylko trenować, pracować i przygotowywać się do sezonu. Jakie założenie na to zgrupowanie? No oczywiście pracujemy nad wytrzymałością, wydolnością, nad stroną fizyczną przygotowania zespołu. Mamy dużo ćwiczeń siły funkcjonalnej, także na siłowni również pracujemy. No ale nie zapominamy o piłce, będą również ćwiczenia techniczno-taktyczne, będzie trochę uderzeń na bramkę, będą dwa mecze kontrolne, także wszystkiego po trochę. Przede wszystkim rozumiem kondycyjnie, tutaj mamy się przygotować do trudnej walki o Mistrzostwo Polski, a to drugie zgrupowanie będzie już takie bardziej taktyczno-piłkarskie? No generalnie można powiedzieć, że tak jak pan powiedział, że tak to ma wyglądać, natomiast te akcenty siły czy wytrzymałości będą na jednym i na drugim obozie. Pojawił się dzisiaj w ćwiczeniach już Maciej Wilusz, pojawił się także Keba Sisej. Cieszę to, rozumiem, sztab trenerski. No bardzo jesteśmy zadowoleni, że ci kontuzjowani zawodnicy, których się wydawało, że na dłuższy czas nie będziemy mieli, szybciej wracają do zdrowia, chcą garnąć się do treningu, więc no, to tylko może nas cieszyć. Cieszymy się za to i my. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.